Merytorycznie o e-commerce. To podcast dla wszystkich zajmujących się sprzedażą w internecie. Praktyczne porady, rozmowy ze specjalistami i właścicielami sklepów internetowych. Zaprasza, Marcin Rudzik. Do tej pory w podcaście rozmawialiśmy o sprzedaży online, skupiając się na sukcesach sklepów internetowych oraz zastanawiając się, jak sprzedawać więcej. Dzisiejszy odcinek jest nieco inny. Ponieważ wyjdziemy poza świat internetu i wkroczymy do galerii handlowych, zastanawiając się, w jaki sposób e-sklepy mogą pojawiać się w tradycyjnych miejscach sprzedaży, zyskując przy tym nowy kanał dotarcia do klientów i tym samym zwiększając sprzedaż online. Do rozmowy zaprosiłem dwie panie, Kasię Konkel i Kasię Skoczek, które, jak mało kto, znają się na łączeniu doświadczeń kupujących. Zaczynamy! Dzięki Kasie, że w ogóle się pojawiłyście. Powiedzcie mi na początek trochę o sobie. Czym się zajmujecie? Jak się was, zaczęła Wasza przygoda z biznesem, z tym, co aktualnie robicie i co robicie? Zaczęło się w naszym przypadku w trochę inny, Miała moment startu, ale dużo wspólnych ścieżek. Ja już jestem prawie 20 lat aktywna zawodowo, natomiast mamy z Kasią kilka punktów wspólnych, i tym punktem wspólnym jest socjologia na ujocie, bo obie jesteśmy jej absolwentkami. Ja mam taką historię, że przeszłam przez. Agencje PR-owe, agencje marketingowe, gdzie zajmowałam się strategiami i bardzo zawsze mi zależało na tym, żeby rzeczy, które robię, były wdrażane i gdzieś tam w. w Potrzebie realizacji tego właśnie wdrożeniowego aspektu nawiązałam współpracę z firmą, która projektuje przestrzenie sprzedaży po to, żeby to wszystko, co jest w kontekście strategii doświadczeń konsumenckich przez nas zdefiniowane, znajdowało jakiś taki materialny wyraz. I do tej przygody urzeczywistniania projektów strategicznych zaprosiłam trzy lata temu Kasię, która miała trochę inną ścieżkę i to też wynika, myślę, że z momentu rozpoczęcia naszego. Działań zawodowych, bo ja byłam zawsze bardziej jednak analogowa, strategiczna, badawcza, a Kasia uzupełnia to nasze podejście bardzo mocnym rysem też social mediowym i, i w ogóle internetowym. Dokładnie tak, ja nie 20, ale 13 lat w branży, natomiast zaczynając totalnie od marketingu internetowego, mediów społecznościowych i komunikacji dużych marek, w tym też spara, którą Tak się poznaliśmy ze kiedyś, nie? Tak się Jeszcze przez spary. Dokładnie w zapleczu social mediowym. Natomiast ja jestem absolwentką socjologii, ta socjologia też zawsze mi była bliska, choć gdy się spotkaliśmy pierwszy raz, to nadal w kontekście zarządzania komunikacją marki a od słowa do słowa okazało się, że jest dużo socjologia. więcej wspólnej przestrzeni. Tak. Że, powiem wam, że drugi raz w podcaście mam dwie osoby, Pierwszy raz dwie panie i pierwszy raz dwie kasie, więc nazywam się. Kasia, <laughs> eee, będzie, <czy>, będzie ciężko. <laughs> czy może Kasia Katarzyna albo. albo e... czy ja mam roboczo przyznany nickname Kate, Kate i tak się tak. rozróżniamy. S A, Kate i Kasia. <laughs> Kate i Kasia, tak? Nie macie przeszkód, żebym tak mówił. Bardzo dobrze. Nie to Kasia, ty jesteś założycielką w takim razie o tak? Tak, wspólnie z Michałem Górskim i jeszcze na samym początku inicjatorem tego działania był Tomek Strzała. To jest taki bardzo aktywny człowiek, handlowiec, który jakby poczuł, że że jest przestrzeń na to, żeby zaangażować takie podejście badawcze i design thinkingowe w projektowanie doświadczeń konsumenckich. No i z tej takiej naszej wspólnej wizji, już blisko 4 lata temu, powstał Omnisens, który zajmuje się Coraz to nowymi obszarami, bo też dynamicznie podążamy za tym, co się dzieje z konsumentem. I kiedy zaczynaliśmy tą przygodę i opowiadaliśmy o customer experience, to pamiętam, że każde spotkanie nasze w takim gronie branżowym rozpoczynało się od definicji, czyli w ogóle tłumaczenia, o czym my chcemy mówić, z czym to jest związane, dlaczego to jest kluczowe dla rozwoju biznesu, lojalizowania klienta. A no teraz mamy do czynienia z trochę innymi czasami, kiedy w zasadzie to się stało takim bazą, z Worldem, natomiast no, myślę, że ciągle jest w tym ogromny potencjał i my pracując blisko cztery lata z różnymi klientami nad rozwojem tego obszaru, właśnie w takim omnichannelowym duchu widzimy tylko coraz więcej mm. <grym> przestrzeni do pracy i rozwoju a i, i myślę, że fajnie, że teraz trochę mamy taki bardziej sprzyjający yy, klimat, ponieważ ludzie zaczynają szukać alternatyw do takiego prowadzenia biznesu w starym stylu i, i my się trochę czujemy, może to zabrzmi z ale gotowi do tego, żeby te alternatywy z nimi tworzyć. Mhm. To trochę tak przewrotnie, dzisiaj będziemy rozmawiać o, o tym, jak z online przenieść się do offline'u, ale nie przenieść dosłownie, tylko... Otworzyć nowy kanał, tak? Bo rozumiemy to poprzez Omnichannel, poprzez zwiększenie możliwości sprzedaży. Także właśnie o tych możliwościach transformacji powiemy sobie też o tym pomyśle, który wam się zrodził. Tu słuchaczy już trzymam w niepewności, ale dojdziemy do tego, który brzmi. Kraft Hall, tak? Dokładnie no, tak. Craft Hall. No i powiem, podpowiemy sobie tak ogólnie tym sklepom internetowym, w jaki sposób mogliby otwarzać, otwierać te kanały offline w galeriach handlowych, tak w przestrzeniach. W jaki Także, sposób i po co tak naprawdę? No właśnie i po co, i czy jest potrzeba? To też zaraz o to, o to Was zapytam. No bo teraz w czasie, kiedy mamy pandemię, to internet zyska na tym, a galerie tracą. A wy tutaj tak naprzeciw trochę, bym powiedział, mimo wszystko tą ideę promujecie i chcecie pokazać, że przestrzenie galerii handlowych są ważne i zachęcacie sklepy internetowe do tego. Dlatego to dla mnie jest bardzo ciekawe. Zwykle w podcaście rozmawiamy o kwestiach związanych stricte z e-commerce, a dzisiaj trochę, trochę właśnie odwrotnie. Więc ja myślę, że to będzie bardzo ważna, rozmowa i, no i podzielcie się z nami tutaj tymi informacjami, które macie. No. I Pierwsze pytanie właśnie, jak to jest z tymi galeriami, to one dzisiaj tracą i mamy, jak rozmawiamy, mamy lipiec 2021, tam jest mniejszy ruch, większy, jak wygląda sytuacja? Oczywiście trzeba odpowiedzieć sakramentalnym to zależy, bo to bardzo mocno jest uzależnione od tego, gdzie taki obiekt się znajduje, nawet w najtrudniejszych momentach pandemii całkiem nieźle radziły sobie galerie handlowe i centra handlowe w średnich miastach, w mniejszych miastach, najbardziej ucierpiały te duże, wielkopowierzchniowe przestrzenie w dużych miastach, gdzie faktycznie ten odpływ klienta był znaczący. My trochę mamy taką zagwostkę z Kasią, jak teraz dyskutujemy i też pracujemy z naszymi klientami. Bo my bardzo znacznie częściej pracujemy z najemcami, czyli z sieciami retail'owymi bo trochę nam brakuje rzetelnych danych mówiąc tak okrutnie i wprost bo dane które pojawiają się na rynku pokazują różnego rodzaju parametry głównie dotyczą footfolu ale to jest taki footfol generalny my też wiemy to jakby nie do końca są rzeczy z którymi możemy się w pełni dzielić ale wiemy że te dane często są mocno zaburzone te dotyczące footfolu to znaczy na przykład bardzo trudno jest wyłonić pojedyncze wyjścia, wejścia i jakby te nakładają się na, na siebie wizyty tych samych osób, co sprawia, że te liczby, powiedzmy, wyglądają bardziej atrakcyjnie niż faktycznie to jest. Plus y, generalny footfall w danym y, centrum handlowym czy galerii nie musi się przekładać na to, czy to jest powrót do konkretnego najemcy. Dlatego Trochę jest tak, że nie wiemy do końca, co się dzieje. Jeszcze troszeczkę za mało upłynęło czasu, żeby bazować na tych danych, które też generują sobie sieci samodzielnie. My no niestety nie, nie byłyśmy nigdy zbyt optymistyczne co do przyszłości centrów handlowych jeszcze przed COVID-em. To znaczy nasz pomysł na Craft Hall pojawił się przed COVID-em jeszcze, ale wciąż uważamy, że jest po prostu na niego przestrzeń. A teraz nawet wydaje nam się, postaramy się was do tego przekonać, że jest więcej i argumentów w rynku, które są za tym, żeby ten model potestować. Natomiast chodzi o to, że po prostu galerie w takim starym ujęciu zaczynały tracić klientów ze względu na to, że ci klienci szukają optymalizacji, większej kontroli czasu, jaki spędzają w przestrzeni handlowych i szukają dobrych jakościowo doświadczeń. My się pewnie jeszcze kilka razy w trakcie tej rozmowy będziemy do tego odnosić, ale zrobiłyśmy w zeszłym roku od maja do końca października taką, taki mini Panel, w którym wzięło udział 21 gospodarstw domowych, gdzie pracowaliśmy naszą metodą, czyli my zawsze pytamy o to, jak ludzie robią rzeczy, i tak trochę etnograficznie prosimy, żeby nam opisywali, jak. Kupowali w tym czasie, jak kupowali w maju, jak kupowali w momencie, kiedy sklepy w marcu, jak w maju, kiedy sklepy się po raz pierwszy otwarły, potem jak kupowali, kiedy znowu nas zamknięto jesienią i staraliśmy się to monitorować. I to, za czym ludzie wtedy tęsknili, to właśnie były te doświadczenia. Nie produkty, tylko przyjemność zakupów i jakaś taka aura towarzysząca temu, że to jest nie tylko wypełnienie jakiejś potrzeby. I to ma konsekwencje dla. Obu formatów online i onlineowych, off i offline'owych, tak naprawdę. Generalnie mhm. też, jakby na sam ruch w galeriach handlowych wpłynęły, my to zdefiniowałyśmy jakie takie trzy, od, trzy obszary, które badałyśmy, czyli mobilność, zmiana mobilności, to, że biura się pozamykały, że zaczęliśmy pracować zdalnie, że te galerie handlowe przestały być na naszym codziennym szlaku, w którym normalnie podróżowalibyśmy do pracy i z powrotem. A oprócz tego wchodzi do tego też kwestia e, rutyn i rytuałów, czyli tego, jak zazwyczaj kupowaliśmy. Były takie rzeczy, które były dla nas wręcz rytualne. Na przykład, nie wiem, niedzielna wycieczka do centrum handlowego połączona z odwiedzinami w sieciówce kinowej. Spędzaliśmy w tych przestrzeniach, przestrzeniach nasz czas i robiliśmy to regularnie. A oprócz tego były rutyny, czyli mieliśmy swoje ulubione sklepy, mieliśmy swoje miejsca, w których za zaopiekowywaliśmy pewne potrzeby. To wszystko zmienił COVID, to wszystko zmienił lockdown i... Czy teraz ludzie nie potrzebują tych rytuałów? Już Siesz co potrzebują, tylko lockdown troszeczkę nas przewartościował tak? i zaczęliśmy pewne role wypełniać inaczej. Jako podstawowy przykład, kiedyś ćwiczyliśmy zawsze razem, tak? były zajęcia fitness, były siłownie, były zorganizowane wycieczki rowerowe. Przez pandemię nauczyliśmy się wykonywać te rzeczy sami, zwiększyła się sprzedaż sprzętów do domu i tak naprawdę duża część osób nie wróciła. Z powrotem, mimo że te miejsca się otworzyły do pewnych przestrzeni, bo nauczyła się te potrzeby spełniać samodzielnie. No I nie jest tak z e że ludzie, którzy nie robili zakupów lub robili mniej, zobaczyli, że nie muszą tracić czasu, jeździć w korkach, jeździć do galerii i mogą więcej zamawiać, wygodniej szybciej, Typlne, taniej, tak. no to no właśnie, to jest to, bardzo to w jaki bardzo, sposób możemy ich ściągnąć do galerii? To jest bardzo ważny aspekt, co? bo jakby jeszcze jest tylko taki jeden element, który jest ważny w tym doświadczeniu około-COVID-owym, że my z jednej strony, to co powiedziałeś, pozyskaliśmy kompetencje robienia zakupów online. Niektóre typy klientów, którzy by tego się nie nauczyli bez takiej motywacji, jaką był COVID, odkryli to, że można tak robić zakupy i zmienili swoje nawyki. I teraz sytuacja polega na na tym, że też się nauczyli jakby budować pewne relacje przy użyciu rozwiązań online'owych, ale cały czas, mimo tego, że te kompetencje w nich narastały, bardzo mocno mają potrzebę bezpośrednich doświadczeń, mają potrzebę dotknięcia towaru, mają potrzebę zrozumienia, o czym jest na przykład jakaś nowa marka, tak? Często jak rozmawiamy o odkryciach nowych marek, to one jednak mają bardzo mocnym aspektem, jest tutaj ten walor tego kontaktu fizycznego, czyli albo ktoś używał czegoś, ja to mam, mam szansę zobaczyć, sprawdzić, taki klasyczny motyw poleceń, ale też jest kwestia taka, że gdzieś coś na przykład widzieliśmy na jakichś targach albo zostało to zaimplementowane w jakąś przestrzeń, nie wiem, restauracji, kawiarni, księgarni. I to są takie odkrycia, które, w których ten aspekt tego doświadczenia fizycznego jest bardzo ważny. Też mówi się dużo o Customer Experience wokół sklepów internetowych i czy stricte na samych platformach sklepowych tam nie możemy zadbać o to, żeby ten klient czuł się w tym sklepie, czy tam czat, Dobry, karty, opisy, mhm. konsultanci, nie wiem, du du dużo różnych sposobów się robi, tak? Żeby... Zdecydowanie nawet musimy, bo to jest jakby coś, za co ja, ja chętnie bym oddała tutaj głos bardziej Kasi, bo to jest jej domena, a ja tylko powiem o tym podłożu. Dlaczego musimy? Dlaczego teraz to nie jest już tylko tak, że po prostu warto w to inwestować, tylko to jest taki must have. Wynika to z tego, że my też w ramach tego całego doświadczenia covidowego dużo bardzo, bardziej uwierzyliśmy że online można odczuwać emocje i można przeżywać pewne rzeczy razem. To tak trochę może pół żartem, pół serio, ale jest fenomen birkoli, tak? Kiedyś na tak zwane towarzyskie, wspólne, wieczorne konsumowanie albo nawet gotowanie, czy robienie różnych fajnych rzeczy razem, umawiali się zwykle ludzi, którzy się poznali w trakcie jakiejś podróży, nie wiem, na jakichś stypendiach typu Erasmus, albo rodziny, które z różnego powodu były oddzielone setkami kilometrów. W trakcie Lockdownu, takie spotkania towarzyskie online, stały się bardzo ważnym aspektem naszego radzenia sobie w ogóle z tą rzeczywistością. I to też pokazało, otwarło znacznie szerszą rzeszę konsumentów na to, że aktywności w internecie nie muszą być tylko praktyczne że one nie są tylko o tym, żeby zapewnić w krótkim czasie taką bazową potrzebę. Tylko przestrzeń onlineowa jest też przestrzenią, gdzie my możemy rozwijać naszą relację z marką, bo w ogóle się nam pojawiła taka przestrzeń w percepcji. I doświadczyliśmy jej, i teraz to jest bardzo ważne, co marki z tym zrobią. Czy będą to rozwijać, czy będą to wzmacniać, czy będą raczej y, jakby ciągle stawiać na ten obszar taki mocno UX-owy i związany z logistyką, z taką oprawą powiedzmy ostatniej mili, gdzie wydaje nam się, z naszej perspektywy, jak patrzymy na uwagę naszych klientów, znacznie więcej było tej, hmm. tej czy, uwagi? I powiedz mi w takim razie. E, czy ten online nie wystarczy i dobry w wokół online, czy nie zaspokoimy tych kupujących? Wiesz zależy też, co rozumiesz poprzez zaspokoimy, bo my robiliśmy też takie dość obszerne badania w, w momencie pracy ze stańską marką modową, i chodziło też o zakupy w online, akurat o modę i o kobiety, i podstawowym argumentem, albo raczej podstawową wartością, która była poszukiwana, to przyjemność. Przyjemność z zakupów. I oczywiście te zakupy online mogą być przyjemne. Tutaj też często kobiety przywoływały ten przykład, gdy biorą lampkę wina, siadają wieczorem z tabletem, smartfonem i jest to ten ich czas ze sobą na to, żeby fajnie i przyjemnie dokonać zakupów. Natomiast no, zakupy w przestrzeni fizycznej to jest jednak trochę więcej. Tak? Zazwyczaj nie wybieramy się na takie zakupy sami, zazwyczaj wybieramy się na takie zakupy w towarzystwie. Dochodzi do tego taki aspekt społeczny. Możemy porozmawiać z konsultantem. To nie jest czat. Jest na pewno pomocny w takim praktycznym wymiarze. Natomiast w takim wymiarze wartości i faktycznego kontaktu nie mamy wyrazów twarzy, nie mamy gestykulacji, nie mamy wielu, wiele rzeczy, które są bardzo znaczące, mhm. szczególnie w kontekście na przykład kupowania mody, tak, i tego, jak ktoś zareaguje na to, na, jak nas zobaczy w jakimś ubraniu. Nie mamy tej drugiej opinii, bo nie możemy tego w tym momencie przymierzyć i kogoś o coś zapytać. To nie jest tak, że ten online nie, nie zaopiekowuje pewnych potrzeb, tylko Robi to w troszeczkę płytszy sposób, niż nadal robią to przestrzenie fizyczne. Mm -hmm. No to w takim razie przykład e, e Taki, który najbardziej jest wszystkim znany, Zresztą Mikołaj Wezdecki był u mnie w podcaście i też o tym rozmawialiśmy. Jaki cel jest, przykładowo, ich sklepu internetowego, sklepu stacjonarnego? Twierdzą, że tam poniżej 10% to generuje przychodów, tak naprawdę, ale upewnia marki, up, up, przepraszam, upewnia ludzi, którzy idą korytarzem, że ta marka e-obuwie to jest coś mhm. znaczącego, skoro jest w galerii. To jest bardzo ważny aspekt tego, od czego my zaczęłyśmy takie nasze myślenie w ogóle o jakby obecności e-commerce'u w przestrzeniach fizycznych, bo przed takie główne motywy, dla których my e, rozpoczynałyśmy te rozmowy z platformami e-commerce'owymi, to była właśnie kwestia tego uwiarygodnienia, w ogóle pozyskania kolejnego touchpointu, ponieważ jest sporo takich danych, które mówią o tym, że marki e-commerce'owe, które zainwestowały w ten touchpoint fizyczny, zyskiwały, to jest, zależy od marki, ale nawet do 30% nowych klientów. tak? Więc, jakby to są takie elementy, które bardzo prosto, już na poziomie takim stricte sprzedażowym, handlowym przemawiają. Więc ta dostępność, uwiarygodnienie, takie pozyskanie klienta, który na przykład nie widzi w ogóle tego, co jest w przestrzeni online'owej. Mhm. Ale czy to się opłaca takim markom? No bo Elbuwie to jest znaczący gracz, numer jeden pewnie w swojej kategorii w Polsce chociażby, tak. Ale jest mnóstwo innych sklepów internetowych, biznesów, które ma mniejsze obroty i które. Czy, czy ich stać, czy to się opłaca w ogóle robić zamieszanie wokół galerii, gdzie zupełnie jest, jest inne podejście, tak? Długoterminowe wynajmy. Czy za chwileczkę sobie do tego przejdziemy, mm -hmm. co myślą w ogóle biznes, biznesy, którzy, które są w sieci, tak? O sprzedaży stacjonarnej. Czy to jest zupełnie inne podejście, tak? Inne kompetencje, inne finanse. To, dlaczego my mówimy o tym, że to jest ważne, to o tym, jakby zdecydowało też trochę to wszystko, czego doświadczyliśmy przez ostatnich kilkanaście miesięcy, że omnichannel stał się faktem. To znaczy, ludzie naprawdę w takim ogromnym przyspieszeniu zaczęli oczekiwać tego płynnego przejścia pomiędzy kanałami, takiego, takiej możliwości optymalizacji procesu zakupowego aż do granic. My tutaj, jako Polacy, jesteśmy szczególnie wymagający, jak my mamy okazję pracować z osobami, osobami, które zajmują się e-commerce, na przykład dla marek, y, które nie są naszymi rodzimymi markami. No to mówią, że mieli ogromne problemy, żeby y, jakby wytłumaczyć oczekiwania polskiego konsumenta, który jest dużo bardziej wymagający, bo dla nas szybkie dostawy, jakaś taka możliwość y, bardzo szybkiego zwrotu i w ogóle sprawnych szybkich operacji wokół tych zamówień, nawet jeszcze przed Covidowo była zupełnie na innym poziomie. Bardzo duża nie... roszczeniowość. Bardzo duża roszczeniowość, jak y, miałam Brać udział w takim spotkaniu pod koniec zeszłego roku jesienią z szefami kilku kluczowych e commerceów w Polsce, tak by pierwsze sześć tygodni dla większości platform to była gehenna związana z tym, że wszyscy odreagowywali swój stres na tych właśnie operatorach przesyłek. I ta roszczeniowość, która i tak zawsze jest wysoka, jeszcze wtedy po prostu poszybowała. Potem to trochę się wszystko gdzieś uspokoiło, bo tam też wielu ludzi po raz pierwszy korzystało z, z usług internetowych zamówień i po prostu byli przerażeni, jeśli coś nie przychodziło albo nie było takiej płynnej komunikacji, bo wiemy, że przecież nie wszystkie marki weszły w pandemię z równym takim po prostu zapleczem online'owym czy e Także tutaj jest ta sytuacja jakby bardzo mocno nam się skomplikowała w kontekście takim, że ludzie faktycznie do tej naturalnej roszczeniowości, do tej naturalnej do tego oczekiwania wygody, jeszcze teraz oczekują tego, żeby bez względu na to, gdzie oni są faktycznie, tak jak to się czasami poda, Pokazuje w takich modelach omnichannelowych idealnych, że ktoś rozpoczyna transakcję od rozmowy z przyjaciółką, dokonuje researchu w telefonie, a potem przechodzi i jest już gotowy do tego zakupu i oczekuje, że w tym sklepie na pewno na 100% to fizycznie będzie, tak? Więc to jest trochę, tak się nam zmienił konsument i... Jeśli my chcemy wygrać tą walkę o konsumenta, tam jest jeszcze bardzo dużo wątków dotyczących wartości w tle, ale to pewnie na, na inny podcast, które też coraz bardziej wpływają na te decyzje konsumenckie, to po prostu my musimy to starać się trochę wziąć pod uwagę. I my dlatego wierzymy w to, że marki e-commerce'owe bardzo, z naszej perspektywy, łatwo, szybko i też w zgodzie ze swoim modelem biznesowym mogą testować ten nowy touchpoint, jakim jest offline'owa przestrzeń sprzedaży, ponieważ mają znacznie więcej wiedzy na temat swojego klienta niż większość tradycyjnych offline'owych biznesów. Czyli łatwiej jest online do offline'u niż odwrotnie, zdecydowanie, moim zdaniem? Zdecydowanie jest łatwiej, bo, bo online ma, pomijam, że ma taką sprawność tak w biznesie, której offlineowi często nadal brakuje, to ma po prostu tonę danych o swoim kliencie. Które zbiera cały czas podczas wszystkich transakcji i zakupów, które się dokonują. Tych danych o kliencie nie ma sklep stacjonarny zazwyczaj, bo nikt tego tak realnie, na bieżąco, jeden do jeden w rzeczywistości nie mierzy. W związku z tym, adaptując te dane, wiedząc co klienci kupują najczęściej, kiedy jacy klienci, sklep online jest w stanie tak dopasować ofertę offline, że te inwestycje z tym związane, bo wcześniej pytałeś o to, czy to się opłaca, one wcale nie muszą być duże. I teraz podam taki przykład, my rozmawiałyśmy o tym w trakcie. Wyobraźmy sobie sklep, który sprzedaje naturalne mydła, na przykład do rąk albo do mycia naczyń. Tak, sprzedaje w komie. Kupujemy te mydła w opakowaniach wielorazowych, które można ponownie napełniać. Nie jesteśmy w stanie ich napełnić odsyłając. Jest mhm. to po prostu za trudna ścieżka, tak? Pakujemy, odsyłamy, ekom napełnia i wysyła z powrotem. Nie. Idziemy do najbliższego stanowiska. To nie musi być duży sklep. To może być e, stanowisko z jednym asystentem, a nawet maszyna vendingowa, w której jesteśmy w stanie samodzielnie w fizycznej lokalizacji napełnić z powrotem te opakowania produktem. I to się opłaca. Nie musimy dawać całej gamy produktów. Bazując na tym, co w danej lokalizacji najlepiej się sprzedaje, wybieramy gamę dziesięciu bestsellerów w tym obszarze Polski, bo jesteśmy w stanie to elastycznie dopasowywać do różnych miejsc, w których chcemy te bo fizyczne... Bo mamy, mamy statystyki. Dokładnie. I w danej, w danej przestrzeni wybieramy 10 bestsellerów, które będą inne na Pomorzu, a inne na Podkarpaciu. I dajemy tym klientom dokładnie to, czego po, potrzebują w takiej interakcji tu i teraz. Jeszcze dodatkowo wzmacniamy tą swoją wiarygodność w, w byciu faktycznie e, firmą, która dostarcza swoje produkty w duchu zrównoważonego rozwoju, bo to jest jakby ograniczona przestrzeń i ktoś, kto i tak, i tak, nie wiem, korzysta z usług pocztowych albo z, z z siłowni, w danej lokalizacji może jeszcze sobie dokupić swoje ulubione kosmetyki. I jest też ten ważny aspekt tego nowego klienta, bo od tego się zaczęło nasze myślenie, że pozyskanie takiego fizycznego touchpointu to jest pokazanie się tym, których nie ma w sieci. No bo jednak w przypadku e, wielu grup polskich konsumentów oni nie, szuka, nie szukają nowości w sieci. Jest pewna grupa, która tylko tam ich szuka, ale jest też taka, która musi zostać zainspirowana fizycznie. I taka maszyna mogłaby mieć jakiś mały, opcje na próbki, tak? Czyli zobacz, poznaj nas, po prostu kup sobie za 15 zł trzy mini opakowania i sprawdź, czy ci, yy, czy ci pasujemy jako marka, czy realizujemy twoje potrzeby. I to jest jakby, my myślimy o takich smartnych, zwinnych modelach, które nie zakładają tej współpracy, czy to z galeriami, czy z lokalizacjami przy, przy ulicach, takiej, która do tej pory dominowała polski retail. Czyli tak jak mówisz, 7 lat umowa najmu, koszty adaptacji przestrzeni, standardy, które są narzucane przez zarządców centrów handlowych. Dlaczego wierzymy, że to, co mówiłyśmy 2,5 roku temu, może teraz zostać usłyszane? Dlatego, że wtedy jeszcze galerie postrzegały taką naszą narrację jako pieśń przyszłości, to znaczy rozumiały, że pewnie ludzie będą szukać lepszych, ciekawszych doświadczeń, sensowniejszego tenant mixu, jakby zróżnicowanych bardziej marek. To, co rozmawialiśmy sobie też z Kasią o takiej mcdonaldyzacji, że po prostu wchodzisz do galerii, nie wiem, po w prostu w Gdańsku i Wrocławiu, w i, to jest to Wrocławiu samo. i to jest to samo. Masz dokładnie to samo, jakby ten experience w ogóle nie jest lokalny. Te same, same jest, marki, te same mm. sieciówki, no, nic Nie nic lokalnego. To oczywiście to było bardzo mocno motywowane pewnymi trendami, które kiedyś były y, takimi czołowymi, czyli tym, że ludzie. Optymalizacja oznaczała to samo doświadczenie bez względu na to gdzie skorzystasz z usług danej marki. Teraz optymalizacja trochę z czegoś innego wynika jest bardziej skomplikowana i dlatego my wierzymy, że jak ten cały proces um, takiej redefinicji polskiego rynku retailowego się zakończy i faktycznie zarządzający tymi przestrzeniami handlowymi zobaczą ile mają wolnej przestrzeni, to być może będą gotowi na to, żeby stworzyć nową usługę, usługę szyten, szytą na miarę dla tych właśnie e-commerce'ów czy lokalnych Dostawców, na przykład producentów żywności, gdzie tam po stronie zarządzającego będzie ktoś, kto tym wszystkim, o czym wspomniałeś jako o potencjalnych problemach i barierach wejścia, będzie ktoś, kto będzie zarządzał. Czyli na przykład będzie można sobie to kupić w formie abonamentowej, przetestować, czy to jest dobre miejsce dla mojego biznesu. Ale czy galerie handlowe chcą to robić, czy im się to też opłaca? No On bo to był być. przez jakiś moment czas, gdzie mieli wypowiedziane umowy, mm -hmm. to też czas pandemii. No ale jak teraz wraca wszystko do normy, to powierzchnie znowu są w większości zapełnione. Y I pytanie. To znowu jest pytanie o to, czy tak jest naprawdę i, co, i jak to jest w konkretnych lokalizacjach. Bo to, od czego dzisiaj rozpoczęliśmy rozmowę, czyli od tego, to zależy, bardzo różnie, różne galerie. Y jakby ucierpiały, mówiąc w cudzysłowie, na tym, co mm -hmm. się wydarzyło, bo te, które są otoczone biurowcami, do których jeszcze ludzie nie wrócili, które były jakby powstały w wyniku takiej koncepcji, że ludzie będą pracować i robić zakupy w jednej przestrzeni, że to będzie super wygodne. One tak naprawdę nie wróciły w, nawet w 50%, ponieważ część firm cały czas pracuje nad modelem pracy, do której wrócą pracownicy i raczej to jest stopniowalność hybrydy, niż pełny powrót do pracy w biurach. No bo. Tak to po prostu się podziało. My tęsknimy za, za kontaktami, ludzi, ludziom lepiej się pracuje często w niektórych zespołach, kiedy są fizycznie ze sobą, ale w kontekście całej organizacji to takie decyzje dopiero zapadną gdzieś powiedzmy za kilkanaście miesięcy będą to wiążące modele zatrudnienia. I te centra handlowe muszą się do tego dostosować. I tak naprawdę najemcy też mają tego świadomość. I póki co jest tak, że dużo jest takich relacji, że po prostu wszyscy chcą jeszcze trochę poczekać, zobaczyć, co się wydarzy. Bo nikt z tego tak naprawdę nie wie, jak klienci zareagują. My zachęcamy do tego, żeby nie czekać, tylko żeby świadomie wzmacniać te tendencje, których. Które można zaobserwować, bo jeżeli ktoś ma dane dotyczące tego, jak się zmieniły, zmienił sposób funkcjonowania jego marki na terenie danego centrum handlowego w momencie, kiedy był pełen lockdown, i kiedy już potem można było wrócić do sklepów, i widzi, że na przykład 30% pewnego modelu konsumenta i tak i tak nie wrócił, to jest w stanie podejmować pewne wnioski. I to jest jakby kluczowe, żeby analizować dane sprzedażowe w kontekście konkretnego miejsca i podejmować takie decyzje. Poza tym, w kontekście, pytasz generalnie o galerie, dlaczego to dla nich powinno być ważne. Jest takie jedno słowo klucz, które w pandemii zyskało ogromnie na wadze wartości i też wpływie na biznes to lokalność zauważyliśmy lokalne marki, zaczęliśmy wspierać lokalne sklepy, zaczęliśmy wspierać nie sieciówkowe restauracje, tylko nasze małe, lokalne bary, bistro i tak dalej, Ale takie lokalne marki mają ogromny problem i ogromne barierę, żeby pojawić się w galeriach, ponieważ na galerie najczęściej stać duże sieciówki, No tak? właśnie i chcę, zachęcamy do tego, żeby ten trend odwrócić właśnie przez to łączenie kilku biznesów w danej przestrzeni. Niech przykładem będzie nawet... No to Katie, powiedz nam właśnie no, to na czym to polega, idee, tak? Właśnie, craft okay. hallu, tak? Wiesz co, idea Craft Hallu wzięła się z tego, że właśnie zaczęłyśmy jeszcze przed pandemią trochę e, na mniej silnym trendzie niż jest to teraz zauważać lokalność i tą potrzebę w ludziach do tego, żeby z tą lokalnością obcować, i żeby mieć do niej dostęp. Czyli żeby wyjść troszeczkę na przekór tej takiej typowej komercjalizacji tak, i, i sieciówkom. E, craft Hall to po prostu przestrzeń w galerii, w której łączymy e, marki, lokalne marki w jakieś tematyczne przestrzenie. Czy tak jak mamy na przykład teraz food track tak popularne złote foot tracków? To działa, dlatego że mamy w jednym miejscu 20 różnych food tracków i każdy ma inną, bądź prawie inną ofertę, tak? I każdy znajdzie coś dla siebie. W takiej idei craft hallu możemy na przykład łączyć tematy tak zwane mamowe albo na przykład rowerowe. I w takiej przestrzeni możemy mieć sklep, który robi fajne, lokalne, lokalną markę, która robi fajne ubrania na rower, akcesoria rowerowe, rowery, serwis i do tego na przykład gadżety. I łączymy, te, tych małych producentów, lokalnych producentów w jedną przestrzeń, która jest tematyczna. Nie będziemy potrzebowali dla pięciu czy sześciu sklepów, pięciu czy sześciu sprzedawców. Bo nie ma takiej fizycznej potrzeby. Wystarczy dwóch, którzy będą w stanie łączyć i pracować dla wszystkich naraz. E, Czynsz e, można dzielić, czy tam jakieś okay. e, zależności wynajmu można dzielić na ileś tam spółek, na ileś tam osób. Jakby wszystkie te obawy związane z operacjonalizacją i z wdrożeniem takiego rozwiązania dzielą się nie na jedną firmę, która musi to dźwigać na swoich ramionach, tylko na wiele innych. Ale przede wszystkim to, co jest najważniejsze, i moim zdaniem, naszym zdaniem, centra handlowe będą się musiały z tym mierzyć. Klienci przestają w centrach handlowych, handlowych widzieć atrakcyjność, tak? Przestają e, mieć powód, by tam przychodzić. Stworzenie takich przestrzeni już nie tylko z perspektywy tych małych brandów i z perspektywy samego klienta, ale z perspektywy Galerii handlowej jako instytucji będzie konieczne, żeby ci ludzie, i żeby nowi ludzie przede wszystkim zaczęli tam spędzać czas i mieli sens, i mieli po co do niej zaglądać i przychodzić a to wiadomo, będzie się wiązało z tym, że ktoś, kto przyjdzie do takiej rowerowni, w cudzysłowie, może też zajrze na pocztę, może znajdzie tam ulubionego fryzjera, może przy okazji zrobi tam zakupy spożywcze. To jest trochę taki pomysł na to, żeby na nowo zaprojektować ten tenant mix i żeby pomyśleć sobie o tym, że wokół nas są e, najemcy potencjalni, którzy może będą wymagali od instytucji zarządzającej daną galerią więcej pracy, bo będą wymagali takiego szytego na miarę modelu najmu, ale oni się staną realnie magnesem dla tej lokalnej społeczności. Bo Lojalnym ktoś, magnesem. Loja, dokładnie, bo jeżeli ktoś to jest też trochę taka kwestia tego, jak my myślimy o sobie, szczególnie w dużych miastach, że coraz bardziej jest takie poczucie, że taka zwykła konsumpcja, pójście do sieciówki, to jest tracenie czasu, to nie jest inwestowanie w siebie i swój rozwój. I teraz jeśli zmienimy to na, na to, że my pójdziemy i możemy na przykład pogadać sobie z kimś, kto pracuje dla naszej ulubionej marki, kto na przykład tworzy torebki, na które tak czy inaczej musimy czekać po 3-4 miesiące, to jest też tak, że w, w e mamy trochę innego klienta. Ja nie mówię o marketplace'ach, ale mówię o takich właśnie kraftowych e które mają swoich wiernych fanów, gdzie tam ta dostępność i takie zakupy na tu i teraz nie są tak bardzo istotne, ale istotne jest jakby obcowanie z marką, cieszenie się na to, że już je zamówiłem, a teraz czekam. I to wszystko można też realizować w przestrzeni fizycznej, dodatkowo zyskując nowych klientów, którzy by nas przez sieć nie odkryli. I to na pewno było dużo mniej yy, możliwe, przed taką sytuacją, kiedy centra handlowe skonfrontowały się w końcu z tym, że ten taki stary model handlu przestaje mieć takie znaczenie, ludzie już nie chcą spędzać całego dnia na zakupach, chcą jak najbardziej mieć poczucie, że robią rzeczy jakościowe, nie do końca ufają takim wydarzeniom specjalnym, które galerie proponują, jakimś przyklejonym do kontekstu yy, instytucji konsumpcji, takiej powiedzmy masowej, jakimś mikrotargom pietruszkowym. Trzeba zbudować wiarygodność, Budować relacje z tymi lokalnymi dostawcami, otworzyć się na nich naprawdę, bo jak ci lokalni dostawcy poczują się chciani w galerii handlowej, to oni będą też to miejsce traktowali jako fajną przestrzeń, w którą chcę, chcą się spotkać ze swoimi klientami. I tu jest ta szansa na to, żeby zyskać nowego odbiorcę. I też ludzi, którzy przychodzą tam po to, żeby na przykład nie zawsze coś kupić, ale pozyskać radę, zrozumieć, jak stosować daną rzecz. I to sprawia, że ta relacja z, tą, z tym punktem handlowym zaczyna mieć inne znaczenie. Czy są jakieś przykłady takich przestrzeni, o których mówimy? To ni niestety musimy uciec aż do Azji, bo w Polsce, myślę, że i w Europie oczywiście są. Są przykłady takie szczególnie ja myślę, że możemy znaleźć dużo przykładów, które bardziej działają w obszarach rewitalizacyjnych, na przykład nie. Wiem, Niektóre dzielnice w Hamburgu tak funkcjonują, że są dedykowane konkretnym rzemiosłom. Natomiast w taki, takiego przykładu, żeby klasyczna galeria handlowa, taka w takim duchu powiedzmy, hiperkonsumpcji, znalazła taką przestrzeń i się tak prze, przeformatowała, to jeszcze nie znamy. Być może coś takiego gdzieś się tworzy. Nie, nastałem, bo nie na bo okazjonalnie takie rzeczy Dokładnie. się działo na przykład w, przy okazji Świąt Bożego Narodzenia. Gdy w każdej praktycznej galerii handlowej w Polsce pojawiają się lokalni producenci spożywczy, i nagle jest wokół tego ogromny futbol. Tak, natomiast dzieje się to przez dwa tygodnie, może trzy tygodnie, a potem te przestrzenie znikają. Natomiast mamy szereg takich przykładów na rynku azjatyckim, w tym y, także na rynku chińskim, gdzie można w samym Szanghaju znaleźć 2 trzy takie miejsca, które bardzo mocno y, nastawiły się na lokalnych y, twórców i na lokalnych dostawców. Czy łączone jest z e-commerce? Jest to łączone, tak, ponieważ oni są jakby organicznie pochodzą z e-commerce. To są ludzie, którzy tylko do tej pory tworzyli i dostarczali swoje usługi w, w e-commerce. I tam się to trochę pojawiło, jako wprost efekt postpandemiczny, bo zarządcy tych przestrzeni szukali takiego pomysłu, jak przyciągnąć z powrotem po pandemii klientów do tych przestrzeni offline'owych. I to, że my w ogóle odkrywamy trochę takie, ja bym powiedziała, bardziej eventowe podejście do sprzedaży. To w pewnym momencie się nam to trochę wypaliło, bo wiadomo, że centra handlowe mnóstwo takich rzeczy robiły. A teraz jest trochę tak, że znowu się pojawiają takie różne pomysły, żeby marka i jej Oferta była bardzo blisko tego momentu, kiedy ktoś z tego chce skorzystać, i różne takie koncepty związane z tym, żeby jeszcze trochę jakby dać ludziom możliwości zachowania poczucia bezpieczeństwa, jak różnego rodzaju formaty, na przykład drive-in czy drive-through, że są powiedzmy marki, które do tej pory działały tylko w e-commerce, ale można sobie wjechać w jakąś przestrzeń, gdzie one przy użyciu technologii prezentują się, jakby w takiej, takiej semi-rzeczywistości. Nie jest pełne doświadczenie fizyczne, ale jest punkt fizyczny. Jest takie stopniowe oswajanie, takie przechodzenie z pełnego online'u przez takie zapośredniczone doświadczenie przez digital, ale fizyczne, czyli masz adres, w którym to się odbywa, aż do, pełnej, do pełnego kontaktu fizycznego w postaci takich targów. To, co ćwiczą w Szanghaju, to, są, to zaczęło się od dwóch tygodni. Dwa tygodnie takich po prostu targów, lokalnych producentów i platform marketplace'owych, ale okazuje się, że część z tych biznesów bardzo dobrze performuje tam. W związku z czym w niektórych miejscach te, te punkty się. Się utrwaliły. Słuchasz podcastu merytorycznie o e-commerce. A czy uważacie, że Polska to jest odpowiedni rynek, odpowiednie miejsce, żeby takie pomysły w Europie utrwalały się, pojawiały się, bo zwykle my czerpiemy te takie zachodu najczęściej pewne trendy. Rynek azjatycki to też jest fajny rynek pod względem e-commerce. Eksperci mm -hmm. patrzą często na ten rynek częściej niż na, na, na zachód, ale to eksperci, a nie konsumenci. Mm -hmm. Tam też konsumenci trochę inaczej do tego podchodzą, moim zdaniem, bo tam chyba już jest z pokolenia na pokolenie taki, taki nawyk, że zakupy się robi na ulicach tematycznych. Ja tak kojarzę, jak podróżowałem też w Azji, przykładowo w Tajlandii czy w Bangkoku, jest ulica, na której są sklepiki związane na przykład tylko z, nie wiem, gwoździe, śrubki, mhm. z takimi tematami. Kolejna ulica to są sklepy tylko związane z elektroniką i to najczęściej są tacy lokalni sprzedawcy, i ulicami, więc, więc oni są chyba już w jakiś sposób do tego przyzwyczajeni, nie? nie jest tak? Myślę, że my to też mamy w naszym DNA, co prawda w, w historia i, i, i II wojna światowa trochę nam te dzielnice nasze powiedzmy rzemieślnicze czy, czy, czy kupieckie zmieniły, ale myślę, że jakbyśmy bardzo głęboko poszukali, to też byśmy odkryli to w sobie na nowo. Natomiast na... To są rynki, takie nasze rynki, marketplace y tak, tam, tak. Dosłowne, tak? Dokładnie, Dokładnie, gdzie, gdzie można to otworzyć. Ja powiem, dlaczego mnie się wydaje, że nam jest bliżej do, tego, do tej części rynku globalnego konsumpcyjnie niż do starej, tak zwanej Europy. I to trochę myślę, że zgodziliby się ze mną twórcy aplikacji i osoby, które wdrażają bardzo innowacyjne rozwiązania na terenie Polski. My przeskoczyliśmy pewien etap w budowaniu praktyk konsumenckich. Tak jak przeskoczyliśmy, to jest taki sztandarowy, stary przykład, nikt u nas nie kupował samochodów przez telegazetę, a w Niemczech i we Francji to przez pewien czas był główny kanał sprzedaży samochodów używanych, bo u nas po prostu ona się pojawiła bardzo krótko, zanim ludzie się nauczyli z niej korzystać, to pojawił się internet. I trochę tak jest z nowymi formami sprzedaży, że my z jednej strony, dużo bardziej niż na przykład niektóre społeczeństwa zachodniej Europy zachowaliśmy nasze takie. Lokalne relacje i taką lokalną wiarygodność. Bardzo jakby wierzymy w to, że to, co jest bliższe, szczególnie mówię o tych mniejszych ośrodkach w naszym kraju, że temu można bardziej zaufać, to jest bardziej bezpieczne. Dlatego na przykład też po części te, te, te centra handlowe w mniejszych miejscowościach nie doświadczyły tak mocnego odpływu konsumentów, bo tam ludzie się po prostu czują bezpiecznie. Oni się znają i wierzą, że po prostu ktoś, kto jest chory, nie przyjdzie do tej przestrzeni. Przecież. Wszyscy wiedzą, że on jest chory. Albo to jest to... też w wymiarze dzielnic w miastach. Tak. Przecież jak popatrzymy na przykład na Kraków, Nowa Huta w zasadzie jest osobnym miastem. Ja mam znajomych, którzy mieszkają w tamtym regionie, oni praktycznie nie bywają w centrum. I oni e, mają swoje potrzeby, galerie to... handlowe i oni tak mówią, to jest nasza galeria handlowa, mhm. to jest nasz placyk bazarowy i tak dalej, i tak dalej. I to nadal funkcjonuje w takich wymiarach bardzo lokalnych, mimo że to jest część metropolii. I to jest jakby kwestia taka, że przyciągnięcie tych, tych, tych dostawców i stworzenie im przestrzeni. Y Oczywiście to nie w każdym miejscu może być udany eksperyment, bo można pomyśleć, że to jest sztuczne. Natomiast ja myślę sobie, że e-commercey same dojdą do tego i bardziej widzę tutaj aktywną rolę powinny pełnić galerie, które powinny szybko stworzyć takie możliwości, żeby w takim duchu grow hackingowym po prostu przetestować tą koncepcję, zobaczyć, czy faktycznie w skali ludzie będą nie tylko jakby mówić o tym, że takiego doświadczenia im potrzeba, tylko faktycznie z niego korzystać. To przykładów nie mamy teraz w Polsce, a czy są? Już próby? Czy wy podejmowaliście próby z galeriami? Są nawet takie próby w Polsce takie mikro. Ja teraz nie, nie jestem na Milion procent pewna, czy to była Galeria Mokotów czy Galeria Północna, ale to, to sprawdzimy mhm. i, i dopowiemy, do, do gdzie na przykład stworzono część przestrzeni dla modowych marek, takich lokalnych i też tworzono takie hybrydowe, fajne doświadczenia, że można było sobie kupować przez weekend jakby online przy użyciu tych przestrzeni fizycznych. Więc próby są jak najbardziej są na zasadzie takiej testowej, są targi tematyczne. Że w przestrzeń galerii, w przestrzeń części wspólnej wchodzą takie, takie rzemieślnicze i powiedzmy właśnie ekologiczne oferty. To się świetnie sprawdza w sieci M1 i faktycznie ponoć największy footfall im wtedy generuje. Więc jakby jest ta potrzeba, tak mówiąc kolokwialnie, żeby mieszczuchy mogły sobie potestować różne rozwiązania takie bardziej autentyczne, do których na co dzień trzeba by gdzieś daleko jechać i w ogóle definiować, gdzie one się znajdują. Znajdują. Więc na pewno na takim gruntowym poziomie już nawet same te formaty mają świadomość, że to działa. Natomiast mamy takie głębokie poczucie, które wynika z tego, jak śledzimy zmiany na w ścieżce konsumenta, że e-komersy prędzej czy później po to sięgną, dlatego że budowanie takiego brand experience naprawdę omnichannelowego, Wymaga w pewnym momencie wydłużenia tej interakcji i wyjścia do takiego konceptu, na przykład jakim jest outdoor store, czyli jakby przestrzenie sprzedaży marek, które są dostępne głównie online, ale gdzieś w przestrzeni fizycznej. Czy tutaj mamy pierwszą wskazówkę dla sklepów internetowych? Jeżeli nawet jeszcze nie myśleli o tym, to prawdopodobnie. Tak trendy, tak wszystko się potoczy rynek, że w którymś momencie, nawet jeśli spotkają sufit swojej sprzedaży, mhm. będą szukały nowego kanału, to to będzie miejsce, gdzie będą szukać Dokładnie. kolejnej możliwości. Tak? I mogą myśleć o tym nie w takim duchu standardowego najmu pracownika i tych kosztów stałych, które się wydają bardzo obciążające, tylko na przykład punktowego weryfikowania swoich hitów sprzedażowych. Jak mają coś, co widzą, że w danym miejscu naprawdę świetnie się sprzedaje, mhm. to pomyślmy o tym, żeby nie wiem, zacząć od prostego vendingu. Ale wyspy. zacząć od wyspy, od stoiska, przetestować format gdzieś, gdzie jest duża, duża obecność ich potencjalnych klientów i żeby zobaczyć, co im to da, bo są przykłady w bardzo wielu marek e-commerce'owych, które otwierały czy nawet ci inno, gigant, tak, też chińska marka, który otwierał swoje yy, showroomy po to, żeby testować nowe modele sprzedaży online owej. zapraszali ludzi do sklepu fizycznego, na przykład w Mexico City, po to, żeby przetestować nową platformę sprzedażową i nowe formaty dostaw. Bo mieli pewną wiedzę na temat tego modelu konsumenta, który tam na terenie, w tym obszarze działał, zaprosili go do to sklepu fizycznego, zamknęli sobie próbę do zbadania, zaproponowali w trybie promocji dwutygodniowej nową platformę do dokonywania zakupów, taką w sensie sposobu płatności. I weryfikowali, kto jest zainteresowany usługą, kupujesz w sklepie, dostarczamy ci do domu. I potem byli w stanie to skalować. I to jest jakby cudowne w tym, jest to, że jeżeli masz jakąś wiedzę o swoim konsumencie, którą możesz połączyć z punktem fizycznym, to zrób tam jakąś inwestycję, która ci da jeszcze więcej danych. Czy to jest pierwsza, że weryfikuję najpierw zainteresowanie w danym regionie Polski w mieście patrzę, jakie produkty są tam, bestsellerami? bestsellerami w tych miejscach. Co robię dalej? Idę do galerii. Do właściciela, do menadżera, i próbuje się dogadać. Do, tak, tak to tak, powinno wyglądać. Dokładnie tak to powinno wyglądać, ponieważ myślę, że tam też jest dużo osób, które teraz szukają nowych pomysłów na to, co zrobić, i oni mają wiedzę na temat tego, jakich mają klientów. Jeżeli będą otwarci i będą do tego podchodzić z otwartymi głowami, to, to też się tym podzielą. I na styku tej wiedzy marki o sobie i tego, co wie o sobie galeria, należy zdefiniować format. Czyli czy to ma być właśnie pop-up, czy to ma być showroom, czy to może być jakieś centrum usług, dzięki któremu wykorzystuje się produkty tego e-commerce'u, tego e dlatego że dużo jest też takich bardzo fajnych kolaboracji, gdzie na przykład kosmetyki wchodzą już do dobrze działającego mm. barbera. A co wtedy jak idę do tej galerii, galeria mi mówi trzy lata umowa. A ja jestem nauczony w internecie, że mogę szybko zmienić, tak? bo wiecie, że biznesy w internecie są. są tak, czy tak. Czy tak mogę, elastyczne. nie pasuje, zmieniam, tak? a tu nagle jak trzy lata to jest. <grym> <grym> dlatego też o tym mówimy, bo ta świadomość się musi zacząć zmieniać też w umysłach zarządców galerii handlowych. Bo my cały czas bardzo dużo mówimy o tym w kontekście marka-konsument. Natomiast nie zapominajmy o tym, że docelowo to galerie handlowe mają na tym zyskać. I to galerie handlowe, nie bez powodu o tym tak dużo mówiło się i czytało w pandemii, miały przez ten czas lockdownu największe. Problem, bo po prostu były zamknięte albo bo tylko niektóre punkty mogły tam funkcjonować. I to galerie handlowe jako przestrzenie miast będą musiały się teraz zredefiniować. I tak naprawdę to w ich interesie, w pewnym sensie, powinno też leżeć to, żeby popatrzeć troszeczkę w przyszłość i nabrać też tej elastyczności, bo konsekwencje w przyszłości mogą być takie, że po prostu te przestrzenie będą stały puste i wtedy nie zarobi nikt. Czy, jeżeli jest taka, taka faza, w której tam jeszcze nie ma tej otwartości, to my zawsze możemy pomóc w przekonywaniu. Tak. Służymy pomocą. W kontekście takim, że da się, da się jakby zawsze wzmocnić te argumenty i pokazać, że ten potencjał faktycznie jest, to wymaga pewnej analizy danych, ale jest to możliwe, żeby wzmocnić te argumenty. Natomiast ja myślę, że też warto pójść poza tą przestrzeń galerii, tak? bo jakby ten touchpoint fizyczny, on może być, może być w galerii, ponieważ my wierzymy, że galerie powinny być tym zainteresowane i żeby odzyskać klientów, zmienić format, pokazać swoją inną, świeżą, lokalną twarz, to powinni budować te aliasy z e-commerce'ami lokalnymi. To jest jakby z perspektywy analizy trendów bardzo naturalna ścieżka, którą byśmy zawsze rekomendowały. Pytanie, jakie konkretne brandy, jakie usługi, to już zależy od tego, jakie jest catchment Aria, co się tam dzieje i w co warto zainwestować. Mówimy o galeriach handlowych, ale to też dotyczy miejsc, które są otwarte, tak, czyli Dokładnie. ulice handlowe. tak. Ulice handlowe, wszystkie przestrzenie, w których ludzie na przykład czekają, typu dworce, stacje metra. A trzeba myśleć kontekstowo o swoich konsumentach jeszcze bardziej niż kiedyś. Tak? Bo teraz jakby sprawność operacyjna, taka logistyczna e-commerce'ów, to jest coś, co aż kusi, żeby wyjść w przestrzeń fizyczną. Bo jeśli ja już mam gotową jakby bazę do tego, żeby świadczyć usługi Sprzedażowe, to ja mogę to przenieść do jakiegoś prostego wendingu. Tylko ja muszę rozumieć, gdzie ten wending ma być i co on ma zaoferować. Ale są takie miejsca, w których ta moja, to, co ja oferuję, jest wręcz czymś, za czym człowiek, mówiąc kolokwialnie, się rozgląda, tak? Wychodzi z jakiegoś miejsca, z jakiegoś punktu i szuka takiego miejsc, tego produktu, który ma w głowie, ale po prostu go nie zamówił, nie zabrał z domu, więc on mógłby tam być. I, i tak. Taka hiperkontekstowość tego punktu sprzedaży, w sytuacji, w której już on ma w telefonie coś, dzięki czemu może to nabyć, czyli ja tam nie muszę mieć pracownika tak naprawdę, ja tylko muszę mieć w jakiś sensowny sposób dostępny ten produkt. Ja nawet nie muszę bardzo inwestować w technologię, w interfejs, który mi to obsłuży, bo większość mhm. moich klientów ma ten interfejs w swoim telefonie. Z podcastu merytorycznie o e-commerce. Okej, okay, a jeżeli chodzi o galerie, czy one są gotowe przyjmować lokale, przyjmować przestrzenie, w których będzie sprzedawało kilku sprzedawców? No bo mamy dwie, dwie drogi, tak? Tutaj mówimy o tym, zachęcamy takich pojedynczych sprzedawców, mm -hmm. żeby pojawiali się w galeriach handlowych, ale też tu się pojawił fajny pomysł dla tych mniejszych sklepów internetowych, mniejszych lokalnych twórców którzy być może nawet zaczynają dopiero. Na, na pewno widzimy taką potrzebę szukania w ogóle nowych formatów i nowych konceptów po stronie osób zarządzających tymi przestrzeniami. Oni wiedzą, że trochę pustostanów będzie i to nie chodzi o to i właśnie to jest ciekawe, że mm, zanim y, pojawią się na naszym rynku na przykład nowe marki, bo jakieś marki odpłyną, inne się zainteresują naszym rynkiem, mamy do czynienia z taką kolejną fazą tak Takiej roszady, tak? Kilka marek zostało zweryfikowanych przez COVID, ale tak naprawdę często były to marki, które już wcześniej miały problemy. I teraz w tych przestrzeniach, którymi oni zarządzają, pojawiają się miejsca, które są nie do końca wynajmowalne przez tradycyjną sieć retailową, bo na przykład ta sieć jeszcze nie jest gotowa na to, żeby podpisać długą umowę najmu. I to jest takie miejsce, że może nawet się pojawić lokalny operator, ktoś, kto miałby ochotę, Przetestować taki format biznesowy i poszukać y, tych marek lokalnych, które mogłyby się tam pojawić. To jest na pewno brakujące ogniwo w tym, co my zobaczyłyśmy na rynku, czy jest taki operator, który by zarządzał tym, bo galerii jest potrzebny jeden podmiot, który mógłby być partnerem biznesowym. Mhm. To w takim razie zachęcamy wszystkie sklepy internetowe do podejmowania prób i y, myślenia właśnie w ten sposób, szukania galerii w ten sposób budowania sobie przewagi nad konkurencją. No, chyba pierwszy raz dedykuję też odcinek właścicielom, managerom z galerii handlowych, żeby też sobie to przesłuchali i pomyśleli właśnie w tym kierunku. Myślę, że też opublikujemy, udostępnimy ten podcast, więc ta idea mi się, ja też się pod nią podpisuję, mi się bardzo podoba. Może jakąś malutką cegiełeczkę dołożymy do tego i faktycznie, ktoś się skusi, żeby być tym pionierem, tak, bo, bo to może być najtrudniejsze. Ale, jak już ktoś pierwszy pójdzie, zrobi pierwszy krok, to pewnie znajdą się następcy. Na pewno można zawsze jeszcze ubezpieczyć to takimi kon konkretnymi analizami tego, jaka jest specyfika danej lokalizacji, jakich mamy tam konsumentów, czego oni szukają, po to, żeby zwiększyć szansę na sukces tego formatu. Czyli najpierw zbadajmy, mhm. a potem wdrażajmy. Jeżeli mamy pytania. Zapraszamy do omnisens. podziękuję tak. też kontakt do was. W takim razie... My możemy szukać, pomóc szukać argumentów dla wszystkich Przypuszczam, że macie już kontakty w galeriach. Wiecie, jak to wygląda mniej więcej. Tak. I... Więc Jasne. jeżeli prowadzisz sklep internetowy, zarządzasz sklepem internetowym, myślisz, że to jest dla ciebie, w takim razie zobacz, wejdź na marcinruzi.pl ukośnik 020 038, przepraszam, 038, to już 38 odcinek, więc ukośnik 038 i tam będzie kontakt do, do Kasi, Konkel i Kasi Skoczek. Jeżeli będą jakieś pytania, to śmiało pisz. Dziękuję Wam, dziewczyny, bardzo za, dziękuję za, tą, ja za tą rozmowę. To bardzo nam było miło. To były Kasia Konkel i Kasia Skoczek z Omnisense. Mam nadzieję, że panie zainspirowały Was do myślenia w kierunku łączenia sprzedaży internetowej z ekspozycją w galeriach. Ja osobiście trzymam kciuki za dziewczyny i za ideę craft holu. Podsumowanie odcinka tradycyjnie znajdziecie na stronie marcinrudikpl ukośnik 038 a jeśli chcecie zobaczyć zdjęcia z backstage'u, to zapraszam na mojego Instagrama. Znajdziecie go wpisując po prostu Marcin Rudzik. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia następnym razem. Cześć! Słuchałeś podcastu Merytorycznie o e-commerce? Prowadził Marcin Rudzik.